pomady spożywcze. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że jest to pożar rozwinięty, już dość duży. Na tą chwilę był pożarem objęty cały budynek. Z uwagi na to, że były w nim składowane różnego typu substancje chemiczne oraz alkohole. W tym momencie działamy gaśniczo, próbujemy ugasić i zlokalizować pożar w obrębie tej hali. Nasze działania również polegają na obronie hali sąsiadującej, w której również następuje produkcja różnego typu substancji chemicznych. Na szczęście w wyniku tego pożaru nikt nie ucierpiał, a osoby, które się znajdowały w środku budynku, opuściły ten budynek przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce i było to 15 osób. W wyniku spalenia tutaj różnego typu materiałów do powietrza przedostają się substancje szkodliwe dla zdrowia, także apelujemy o to, żeby jednak przymknąć okna w mieszkaniach i budynkach, które się znajdują w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku. A teraz...